Julka, jak będziesz wspominała przeniesienie się do lat 20? Wspaniale, to było moje marzenie. Ja w ogóle uważam, że duszą urodziłam się właśnie w tamtych czasach, dlatego tak ogromną radość czerpałam z dzisiejszego tańca i po raz pierwszy naprawdę odpuściłam presję i stres i totalnie odpiłam wrotki i bawiłam się w tym odcinku. Zresztą wraz z publicznością, która tak krzyczała, że jeszcze bardziej mnie napędzała w tym wszystkim. To było naprawdę super, świetny, energiczny, pozytywny taniec. A po czym wnioskujesz, że nie pasujesz do tych czasów? Bo powiedziałaś, że sercem jesteś tam. Do naszych czasów? Słuchaj, powiedziałam to w ING, że po prostu w tamtych czasach bardzo mi się podobało to, że wszystkie relacje międzyludzkie były o wiele bardziej głębokie. To były relacje na lata, nie było telefonów, to, że ktoś kogoś złapał za rękę, to coś już oznaczało. Takie wszystko było takie bardziej wartościowe. Oczywiście może to brzmi śmiesznie i paradoksalnie, bo jestem w cudzysłowie królową social mediów i odnalazłam się w tych czasach, ale dlatego, bo takie są. Ale myślę, że o wiele lepiej żyłoby mi się tam, gdzie telefonu nie ma. Czyli wolałabyś listy dostawać od chłopaków. Tak, piszcie listy.